Czwartą gwiazdą w znaku strzelca jest Lesat. Piąta przedostatnia gwiazda, film o wszystkich, znaczy filmy, wszystkie sześć filmów o wszystkich sześciu gwiazdach stały w znaku strzelca, a pojawiły się już na pewno dla wspierających, skoro oglądacie piąty, to jeszcze tylko jeden zostanie dla niewspierających. Zachęcam do wspierania kanału nie tylko ze względu na pojawianie się filmów w tym samym czasie, ale też ze względu na to, że jako taki zwykły człowiek też chciałabym wiedzieć, że faktycznie komuś te filmy się podobają i że jest skłonny je docenić. I moją pracę w ten sposób też każdy człowiek tego potrzebuje. Zachęcam też do subskrybowania kanału, lajkowania filmu. Jeżeli mówimy o tej gwieździe Lesat, ona leży w 24 stopniu, 22 minucie znaku strzelca i to jest istotnie, najistotniejsza informacja. Nie te daty obowiązywania, bo one są tylko poglądowe, a właśnie ten stopień. Jak wiecie już niektórzy z Was, jeżeli w komentarzu napiszecie mi dzień, miesiąc i rok swojego urodzenia, to ja Wam dam przedział, w którym było słońce tego dnia. Jeżeli dołożycie godzinę, to dam Wam dokładny stopień i minutę położenia słońca urodzeniowego. Zwykle też dodaję informacje o znaku księżyca i ascendentu, jeśli jest to możliwe ze względu na miejsce, bo jeżeli czasami jest tak, że jeżeli ja nie znam tego miejsca, no to nawet założenie samej Polski nie daje jednej odpowiedzi, jeśli chodzi o ascendent. Ale kiedy mogę, to daję. Więc te informacje możecie ode mnie dostać zawsze w komentarzu. A o inne proszę nie prosić w komentarzu. No chyba, że ktoś chce link do strony, do jakiegoś produktu, to wtedy bardzo chętnie. To, co mogę, to daję z siebie. A jeżeli ktoś nie chce pytać o pozycję Słońca, to nie musi. Wtedy należy założyć, że ta koniunkcja z Waszym Słońcem urodzeniowym, tej gwiazdy stałej, ma miejsce, jeżeli urodziliście się mniej więcej między 14 a 16 grudnia. Natura gwiazdy to jest pomieszanie Marsa i Merkurego. Ona jest ogólnie przyjmowana jako nieprzychylna niestety. Wzmacnia negatywne strony planety, która czyni z nią koniunkcję. Na przykład Wenus też ma negatywną stronę, bo daje rozrzutność, taką nieopanowanie pewnych instynktów, brak równowagi, wyważenia takiego. Jedynym wyjątkiem jest tutaj koniunkcja z Jowiszem, który jest silniejszy wtedy w tym zestawie i on powoduje, że człowiek może sporo dzięki temu osiągnąć. Jeżeli mówimy o koniunkcji ze Słońcem, to tutaj grozi albo wypadek, albo operacja. Należy szczególnie uważać w trakcie tranzytów malefików przez tą pozycję Słońca i gwiazdy wtedy razem. Gwiazda leży w trzecim dekanacie i piątej piątce jak poprzednia, więc nie będę o tym teraz opowiadać. Jak zawsze zapraszam do prezentacji na stronie. No niestety jeszcze ich nie ma, bo to ja je tam wrzucę wszystkie, jak zakończę produkcję całych wszystkich filmów o gwiazdach stałych. Znaczy są, ale tylko dla tych niektórych kilku pierwszych znaków i to nie działa dobrze tak jak jest. Ja będę musiała dopiero, jak będą wszystkie, podzielić to na znaki, tak żeby każdy mógł sobie znaleźć. I tam w prezentacjach będą wszystkie informacje. W filmach nie chcę powtarzać tego, co już mówiłam w poprzednim. Gwiazda teraz leży w stopniu 24, ale jakieś 25-30 lat temu była jeszcze 22, dlatego 23, dlatego o 23 stopniu jego wpływie na goszczoną u siebie planetę też opowiem. No to jest uczciwość, rzetelność, humanitaryzm, altruizm. Też można liczyć na wsparcie otoczenia. Osoba taka kocha sztukę, interesuje się też magią i tajemnicami. Jeżeli planeta bądź w tym znaku, bądź Słońce w kosmogramie urodzeniowym w ogóle są źle aspektowane, no to wtedy stopień oddziałuje dając rozczarowanie, apatię, pesymizm. Człowiek staje się wrogiem samego siebie. Możliwa jest utrata wolności albo taki smutny koniec życia. I stopień 24 znaku strzelca daje nam dużą żywotność. Silny instynkt samozachowawczy, wiele talentów, zdolności literackie albo do nauk praktycznych i rzemiosła. Jeżeli planeta bądź w tym stopniu albo Ceres jest w Waszym kosmogramie źle aspektowana, no to wtedy mamy namiętność, ale taką za dużą, ekscentryzm, chorobliwą wyobraźnię,
dążenie do wzbogacenia się, ale cudzym kosztem, i skłonność do anarchii albo tyranii. To wszystko, jeżeli chodzi o gwiazdę Lesat. Ponownie zapraszam do wspierania, subskrybowania kanału, lajkowania filmu, komentowania. Dobrze jest też, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, ustawić sobie powiadomienia do subskrypcji, bo YouTube sam z siebie to tak nie wiadomo, do czego te powiadomienia daje, tam się czymś kieruje. A jeżeli ktoś chce to sam kontrolować i wybierać, co chce oglądać, no to powiadomienia do wszystkiego, przecież do wszystkiego nie trzeba wchodzić. Dziękuję bardzo, do widzenia.